Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach rozpoczęła się bardzo uroczyście. Tym razem przewodnicząca Urszula Kordiak wraz z burmistrzami pogratulowała Wacławowi Maladze srebrnej odznaki Polskiego Towarzystwa Leśnego. W dzisiejszym dniu składać będziemy gratulacje panu Wacławowi Maladze, który 18 lutego w Nadleśnictwie Świdnica otrzymał srebrne odznaczenie Polskiego Towarzystwa Leśnego. To odznaczenie przyznawane jest osobom wybitnie zasłużonym w leśnictwie, bo tak naprawdę to towarzystwo zajmuje się zagadnieniami związanymi z leśnictwem na terenie całego kraju, przygotowuje i wdraża nowe projekty związane z gospodarką leśną. Poza tym współpracuje z innymi organizacjami poza granicami Polski. Nagroda to jest uwiecznienie mojej długiej pracy. Oczywiście w swoim resorcie Lasy Państwowe. W 2007 roku zostałem odznaczony Kordelasem. To jest najwyższe odznaczenie leśników. Wcześniej to jeszcze przed 2000 rokiem we Wrocławiu zostałem odznaczony srebrnym medalem zasłużony dla ochrony przyrody i zasobów naturalnych i wodnych. No i w trakcie niedawno otrzymałem również srebrną odznakę Polskiego Towarzystwa Leśnego. To jest taki znaczek. Czyli mam brązową, srebrną. Może kiedyś się dorobi jeszcze złotej. Po momentach pełnych serdeczności przyszedł czas na przedstawienie informacji w sprawie zarządzenia burmistrza miasta Pieszyce dotyczącego ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy Pieszyce. Dzisiaj dyskusja się roztoczy też na temat wdrożenia i rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju gminy Pieszyce, bo strategia dotychczas obowiązująca kończy się. Będziemy rozpoczynać nową strategię dotyczącą okresu 2014-2020, związaną też z nowymi projektami środków unijnych na takie programowanie na ten właśnie okres. Poza tym będziemy przyjmować uchwały dotyczące współpracy z powiatem dzierżoniowskim, dotyczącym działalności jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu dzierżoniowskiego, jak również e-usług związanych z przekazywaniem informacji za pośrednictwem internetu między urzędami miast i gmin powiatu dzierżoniowskiego. O projektach dotyczących współpracy między gminami opowiedział wiceburmistrz Pieszyc Paweł Brzozowski. Takie uchwały są właśnie w kompetencji Rady Gminy i to Rada Miejska musi podjąć taką uchwałę, aby wyrazić zgodę na uczestniczenie samorządu Pieszyc w tych dwóch projektach partnerskich. Jeden projekt dotyczy wprowadzania w wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu dzierżoniowskiego e-usług. Powiat dzierżoniowski jako lider złożył wniosek, który otrzymał dofinansowanie. My jako partner jesteśmy członkiem tej grupy i będziemy te usługi również na terenie Urzędu Miejskiego w Pieszycach wdrażać. Programy partnerskie niosą za sobą bardzo wiele korzyści. Drugi projekt, którego liderem jest miasto Dzierżoniów, zakłada stworzenie 5 dokumentów strategicznych na nowy okres programowania. Te 5 dokumentów też umożliwi skuteczniejszą aplikację o środki unijne, ale myślę, że to najbardziej ważne jest to, że te dwa partnerstwa, te dwa projekty, które zrzeszają wszystkie samorządy z terenu powiatu dzierżoniowskiego, są takim dobrym startem w nowy okres 2014-2020. Kolejne projekty uchwał dotyczyły podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego.